cześć, witajcie, z tej strony ZMASLO. Truizmem jest to, że procesory Ryzen lubią szybkie pamięci RAM. I często, kiedy ja testowałem jakieś karty graficzne, pojawiał się zarzut sugerujący, że przez to, że w moim komputerze mam zainstalowane kości 2400 MHz, w jakiś sposób zakłamuję testy kart graficznych, bo po prostu komputer nie jest w stanie osiągnąć takiej wydajności, jak mógłby, gdyby nie właśnie wąskie gardło spowodowane wolną pamięcią. Dlatego bardzo się cieszę, że ku uprzejmości Adaty zostały mi wypożyczone kości z serii XPG. Są to dokładnie kości taktowane 3000 MHz z opóźnieniami CL 16, 18, 18. Dodatkowo są one wyposażone w RGB, którym możemy sterować za pomocą Mystic Lighta. Niestety nie mogę pobrać Mystic Lighta ze strony MSI. Ogarnijcie serwery, błagam. I dzisiaj właśnie sobie sprawdzimy, jak wiele mógłbym zyskać, upgrade'ując swoje kości 2400 do takich 3000 MHz. Zapraszam na testy. Nowigrad w Wiedźminie 3 to lokacja typowo procesorowa, więc sprawdzi się idealnie do naszego testu. O dziwo, różnica praktycznie nie istnieje. Kości o taktowaniu 2400 MHz kończą wynikiem 58 minimum, 62 średnio oraz 66 maksymalnie, a 3000 56 minimum, 62 średnio i 67 max. CS:GO jest grą, która mocno korzysta z procesora, dlatego dużo lepsze wyniki zawsze mają jednostki od Intela. Pamięci z zegarem 2400 MHz prezentują wynik następująco: 136 minimum, 204 średnio i 241 maksymalnie. Pamięci taktowane zegarem 3000 MHz uzyskują wynik 163 minimum, 218 średnio i 247 klatek maksymalnie. Doom kończy starcie z wynikiem dla pamięci 2400 87 minimalnie, 110 średnio i 136 max. Z kolei dla 3000 MHz mamy wynik 99 minimalnie, 116 średnio oraz 142 maksymalnie. Nie mogło również zabraknąć testów z Cinebenchu, chociaż ten test zwykle słabo pokazuje różnicę w wydajności pamięci. 2400 MHz uzyskało wynik w wysokości 1504 CB, natomiast kości 3000 MHz uzyskały wynik zaledwie o 2 punkty wyżej, uzyskując 1506 CB. Jak więc widzicie, moi drodzy, w moim przypadku jest to zysk naprawdę minimalny, rzekłbym nawet zysk w granicach błędu pomiaru. Słuchajcie, nie zrozumcie tego filmu w ten sposób, że ja odradzam kupowanie szybkich pamięci do Ryzena. Nie, 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 to jest zupełnie inny przypadek. Ja, gdybym składał swój komputer dzisiaj, na pewno i tak wziąłbym szybsze kości. Jednakże w czasach, kiedy ja składałem swój komputer, RAM był ekstremalnie drogi. Ekstremalnie drogi. Za swoje kości 2400 zapłaciłem bodajże 650 zł, a kości 3000 MHz no, dobijały prawie do 900 czy nawet do 1000 zł. Po prostu wtedy nie miałem funduszy, żeby bawić się i dopłacać ekstra za szybszą pamięć, która jak sami widzicie ma marginalny wzrost na wydajność. Oczywiście dzisiaj pamięci 3000 i 3200 MHz są o wiele, wiele tańsze. I jasne, jeżeli składacie nowy komputer, pewnie, władujcie sobie najszybsze kości, na jakie tylko was stać. Ale jeżeli jesteście w sytuacji takiej jak ja, że macie kości 2400 i myślicie nad upgrade'em do takich kości, no to jeżeli chodzi o wydajność, no to jest to bardzo marginalne znaczenie. I gdybym ja miał upgrade'ować i wydawać pieniądze z własnej kieszeni, to prawdopodobnie wziąłbym te kości ze względu na wygląd, który no, mi się bardzo podoba, niż na to, że dostaję jakiegoś kopa do wydajności, skoro nie dostaję kopa do wydajności. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście z tego materiału. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, BIOS.